Witam. Na dzisiejszych zajęciach przesiadamy się na motocykl typowo kategorii A. Jest to Yamaha XJ6. Będziemy wykonywać popularną ósemeczkę. Staramy się zachować tor jazdy i w miarę możliwości nie wyjeżdżać poza pole ograniczone linią ciągłą. Więc dzisiaj będziemy sobie to ćwiczyć. Zobaczymy, z jakim rezultatem, z jakim skutkiem nam to będzie wychodziło. No cześć, to jeszcze raz ja. To jest chyba która? 14 godzina? 13-14 godzina jazdy. No trochę się boję, bo maszyna jest naprawdę większa, naprawdę waży chyba z 200 kg, 205, nawet 205. Co z tego wyjdzie, za chwilę zobaczymy. Także trzymajcie kciuki za mnie, za mojego instruktora i za szkołę nauki jazdy Euforia, bo jak mi się coś stanie, to nie wiem, aż się boję. Na razie. Dzielimy ją jak gdyby na pół i poruszamy się w jednym okręgu, w drugim okręgu. Ale wtedy masz jak największą odległość od tej linii ciągłej. Czyli czym dalej jesteś od linii ciągłej, tym masz większy margines bezpieczeństwa. Bo zawsze możesz sobie tą korektę zrobić kierownicą na zewnątrz. Bo masz to miejsce. Z chwilą, kiedy jedziemy my bezpośrednio przy linii, to ty nie masz już możliwości zmiany tego toru jazdy, tak? Dobra. Zawężanie toru jazdy polega, że kilkakrotnie się poruszamy w jedną stronę, później w drugą stronę. Staramy się jak najdalej trzymać od tej linii zewnętrznej, na którą nie możemy najeżdżać. I jeżeli dobrze zawężymy tor jazdy, to później pokonanie ósemki, gdzie pomaga nam w tym bardzo dużo fizyka i siła ośrodkowa, staje się dużo prostsze i dużo łatwiejsze. Cześć, mówi Darek Kraśnicki. Minęła moja 14 godzina nauki jazdy. Jazda ciężkim motorem nie jest trudna pod jednym warunkiem, że masz obcykany motor lżejszy. No, jest tutaj 205 kg, ręce mnie naprawdę bolą, ledwo trzymam ten mikrofon. Natomiast no, jest inna jeszcze bajka. Frajda z tej jazdy jest dużo większa. Ten motor po prostu sam jedzie, tylko po prostu trzeba jakiegoś mocnego człowieka, żeby go utrzymał. Ale mówię, jest to maszyna zdradliwa, mało co się tam nie wywaliłem, no nie oszukasz go. Jeżeli jesteś niedouczony tego motoru, tej Yamaszki, jak tu ładnie napisane, XJ6, nie oszukasz. No zobaczymy, co będzie podczas następnych jazd. Po dzisiejszych zajęciach chciałem przede wszystkim pochwalić kursanta. Widać było, że płynnie przeszedł z mniejszego motoru na większy. Wszystkie elementy egzaminu, które obowiązują, bardzo fajnie oponował na motocyklu małym. Przeszedł się na XJ6, gdzie to jest tak naprawdę już dla takich średnich motocyklistów o średnich umiejętnościach, którzy już więcej jeżdżą. Jak na początek bardzo dobrze sobie radził, miał pełną kontrolę nad motocyklem, ósemeczka już była niemalże wzorowo. Mam nadzieję, że na kolejnych zajęciach podobnie pójdzie slalom. Wolny, szybki, ominięcie przeszkody i dołożymy sobie do tego hamowanie awaryjne. Naprawdę jeszcze raz super pochwała. A to wszystko we Wrocławiu, w Szkole Nauki Jazdy Euforia, także serdecznie zapraszam. Na razie, cześć.